I było dla mnie wspaniałym to, że mogłam pomóc sobie, kiedy przez tyle lat szukałam przeróżnych metod na to, aby czuć się dobrze. I w podobny sposób mogę pomagać innym. Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Nazywam się Joanna Berejecka-Pamunkas. Jestem dyplomowaną naturopatą, dietetykiem holistycznym i specjalistką medycyny chińskiej. Dziś chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego robię to, co robię, jak doszłam do tego miejsca, w którym jestem i też co uważam za taką podstawę utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Takie bazy, jakby fundamenty, co moim zdaniem warto robić każdego dnia, aby czuć się dobrze. Muszę zacząć od początku, czyli zaczęło się od tego tak naprawdę szukanie moich naturalnych rozwiązań do zdrowia od moich własnych dolegliwości. Jako dziecko byłam bardzo chorowita. Rodzice mówili, że raz na miesiąc, dwa miesiące od trzeciego roku życia i tak przez tak naprawdę kilka do kilkunastu lat, co taki okres przyjmowałam antybiotyki. Później już, kiedy byłam starsza, tych antybiotyków może było trochę mniej, natomiast zaczęły się problemy z gardłem i problemy z zatokami, których dolegliwości odczuwałam bardzo intensywnie. Także mogę powiedzieć, że 5 dni z 7 nie czułam się dobrze. Trafiłam do różnych lekarzy, do różnych specjalności, nawet kilka razy leczałam na oddziale, żeby przebadać cały organizm i dojść do tego, co takie dolegliwości wywołuje. Odsyłano mnie też do psychiatry, czyli podejrzewano, że być może to jest tylko w mojej głowie, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc jakby przez różne drogi, różne odnogi takiej właśnie naszej tradycyjnej medycyny akademickiej przeszłam. Niestety praktycznie po żadnym z tych działań, też między innymi miałam też pewne zabiegi chirurgiczne, nie odczuwałam zmiany. Wręcz przeciwnie. Każdy antybiotyk powodował, że regenerowałam się przez kilka tygodni, źle się czułam przez kilka tygodni po jego przyjmowaniu. I zaczęłam czytać. Zaczęło się od biblioteczki mojego taty, w którym jest cała masa przeróżnych książek o tematyce prozdrowotnej, właśnie naturalnych, o dietach, ziołach, też nawet poradniki dla lekarzy. I na początku bardzo tak jakby stricte stosowałam te różne zalecenia, czyli wyczytałam jakieś diecie, stosowałam ją. Nie patrząc na to, czy mi służy, czy rzeczywiście jak się po niej czuję. No i różne były te efekty, natomiast już czułam, że coś drgnęło, coś rusza się do przodu. Wtedy też, jak już kończyłam studia w Polsce, postanowiłam kontynuować studia w Stanach, tylko w trochę innym kierunku niż te, które kończyłam tutaj. Właśnie mianowicie medycyna naturalna. I tam studiowałam, to się nazywało Naturopathic Doctor, czyli takie podstawy tradycyjnej medycyny, medycyny akademickiej, anatomii, fizjologii. Natomiast jeśli chodzi o leczenie, tam był nacisk na naturalne metody, więc dieta, zioła, akupresura, refleksologia, jakby przeróżne odnogi naturalnego wsparcia zdrowia. W miarę tego, jak studiowałam, dalej testowałam na sobie różne metody. Czułam się rzeczywiście coraz to lepiej. Był to moment, kiedy też odrzuciłam cukier, odrzuciłam nabiał, co dało mi niesamowitą ulgę, jeśli chodzi o moje stany zapalne, zatok. No i jakby szłam dalej, poszczególnie regulując pracę swojego organizmu. I było dla mnie wspaniałym to, że mogłam pomóc sobie, kiedy przez tyle lat szukałam przeróżnych metod na to, aby czuć się dobrze i w podobny sposób mogę pomagać innym.
Kiedy skończyłam studia w Stanach, również robiłam tam przeróżne dodatkowe kursy stosowania mięśni, zaczęłam interesować się medycyną chińską, więc refleksologia, podstawy dietetyki chińskiej i później wracając do Polski od 2012 roku prowadzę gabinet medycyny naturalnej, na początku w Toruniu, od kilku lat w Warszawie, tam właśnie tutaj na bieżąco wspieram rodziny, osoby indywidualne, całe rodziny w drodze do zdrowia. I robię to przez pokazanie, w jaki sposób dana osoba powinna się odżywiać, w generalny sposób, czyli co jej szkodzi z pożywienia, zawsze analizujemy, co będzie wskazane. Dobieram odpowiednie receptury ziołowe. To jest bardzo ważny aspekt mojej pracy, czyli dobieram je pod kątem tego, jak dana osoba funkcjonuje. Czyli tutaj wykorzystuję metodykę medycyny chińskiej, więc każdy nasz organizm ma pewne swoje predyspozycje, ma pewien kierunek energii, ciepło, zimno, tak samo zioła i wszystko, co jemy, możemy w ten sposób opisać. I w ten sposób dobieram receptury, aby one, na przykład, jeżeli ktoś jest wychłodzony, aby ogrzewały i normalizowały kierunek, żeby usuwały zastoje, żeby doprowadzały, rozprowadzały tą energię w tych miejscach, które jest ono najbardziej potrzebne. Więc tutaj moi pacjenci bardzo sobie chwalą przeróżne moje ziołowe kombinacje, które modyfikujemy w miarę tego, na jaki okres potrzebna jest terapia. Jeden z bardzo wspierających aspektów w mojej pracy jest również aparatura Diakom. Jest to aparat bazujący na biorzenasie, który sprawdza, jak funkcjonują narządy, jakie są tam poszczególne obciążenia, wpływ drobnoustroju, pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby, niedobory pokarmowe, czy też jakieś toksyny, które potencjalnie mogłyby przeciążać pracę naszego organizmu. Więc mając ten cały pakiet informacji, diagnostykę też z pulsu, z języka, diagnostykę Diakom, analizę stylu życia, ustawiamy taki jakby tryb tego, co ta osoba, jak ta osoba powinna przez najbliższy czas, przez najbliższy okres takiej współpracy ze mną funkcjonować. Ponadto moja praca indywidualna jest to jeden z aspektów. Kolejny to warsztaty, gdzie na szerszą skalę chcę poszerzać Waszą świadomość. Takie warsztaty, które prowadzę jak Zdrowe Dziecko, chiński masaż Twina, zwany akupunkturą bez igieł, warsztaty o tarczycy, o metodach naturalnej redukcji stresu, które oprócz mojej pracy gabinetowej na szerszą skalę mogą wspierać Was w codziennym utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Możecie też na bieżąco przeczytać różne artykuły w gazetach, takich jak o czym lekarze Tobie nie powiedzą, Żyj naturalnie, czy Życie bez leków. Tam na bieżąco publikuję takie rzeczy, o które pytacie mnie w gabinecie. Takie aspekty zdrowia, o których rozmawiamy, które Was najbardziej trapią, aby móc się wesprzeć też w ten sposób. I teraz właśnie, jakie są filary, jakie moim zdaniem powinny być takie filary naszego zdrowia? Dla każdego mogą być trochę inne, indywidualne, ale takie podstawy, których moim zdaniem nie da się zrekompensować w inny sposób, to odpowiednie nawodnienie, o czym bardzo często Wam mówię, codzienna aktywność fizyczna, a jeżeli nie codzienna, to regularna, to co najmniej kilka godzin w tygodniu, aby nasze ciało miało właśnie prawidłowy przepływ energii. W ten sposób reguluje się stres, poprawia pracę wątroby, poprawia trawienie. Na wiele aspektów naszego zdrowia bardzo pozytywnie to wpływa. Odpowiedni sen, niesamowicie ważny. Czyli mówimy to o minimum 8 godzinach. Oczywiście, jeżeli jesteśmy chorzy, zmęczeni, zestresowani, tego snu okresowo możemy potrzebować też więcej niż zwykle. I czucie swojego ciała. To, o czym Wam mówię, odnośnie szczególnie pożywienia. Czyli jeżeli mamy dobre wyczucie naszego ciała, to też ono prowadzi nas do tego, na co mamy ochotę. Bardzo często mówicie mi o tym, że teraz na przykład przez 2 tygodnie
Strasznie miałam ochotę na kiszonki i tak mi to dobrze zrobiło w układzie pokarmowym. Albo przez jakiś czas miałam ochotę na to. Jakby pozwólcie, warto zaufać swojemu ciału, oczywiście jeżeli nie ciągnie w stronę toksycznego jedzenia, i słuchać go. Czyli otwieracie lodówkę i myślicie, i postarać się wczuwać, czego potrzebujecie, żeby w ten sposób sterować tym też, co jecie, ale również regulować wielkość porcji. Ja kiedyś układałam takie szczegółowe jadłospisy, gdzie rozpisywałam, ile powinno się jeść danego posiłku, czyli właśnie na gramy, na łyżki, na szklanki. Natomiast praktycznie odeszłam już od tego, ponieważ to przywiązuje Was niejako do tych ilości. Czyli pani dietetyk powiedziała mi, że powinnam jeść tyle, a ja nie miałam ochoty zjeść tyle, albo mi to nie wystarczało. Czyli mówię Wam, żeby regulować sobie to, żeby taką ilość pożywienia, którą jecie, dawała poczucie sytości, natomiast nie wywoływała efektu przejedzenia. To jest podstawa. I ja, pracując z Wami, staram się wykształtować te takie długotrwałe nawyki żywieniowe, aby nie uzależniać Was od siebie, że musicie zrobić tak, a jak tak nie zrobicie, to inaczej i trzeba po prostu co miesiąc mieć kolejny jadłospis, tylko żeby wczuwać się w potrzeby swojego organizmu i żeby on podpowiadał i regulował te ilości i jakość pożywienia. Myślę, że jeżeli będziecie dbać o te podstawowe elementy, to cała reszta też będzie się znakomicie układała. Jeżeli macie pytania dotyczące naturopatii, to zapraszam Was serdecznie do komentowania. Dziś serdecznie Wam dziękuję. Bardzo zachęcam do subskrybowania kanału. Już wkrótce kolejna dawka prozdrowotnych informacji. Dziękuję.